poprzednim materiale filmowym udowodniłam, że wszelkiego rodzaju rekomendacje są pozbawione sensu, ponieważ każdy z nas ma inną energetykę, inne wzorce i przyciąga coś zupełnie innego. Innymi słowy, konsultant czy nauczyciel, który dla jednej osoby jest fantastyczny, fenomenalny i pełen miłości, dla kogoś innego może być nieprzyjemny, gburowaty i raniący. Właśnie dlatego sami, indywidualni, musimy dobierać sobie nauczycieli, konsultantów tak, jak czujemy. Z poziomu duchowego oczywiście wszystko, co się wydarza, jest pełne harmonii, a zatem każdy, kto kontaktuje się, czy to z jakimś nauczycielem, czy to z jakimś konsultantem, jeśli zderza się z przykrym traktowaniem, to tak naprawdę to jest jego lekcja, to są jego wzorce, wiemy. Ale też chodzi o to, żeby pomimo, że wiemy, jak to działa, żeby przyciągać do siebie to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Bo kiedy zgłaszamy się do duchowego nauczyciela, to trochę inaczej niż kiedy zgłaszamy się do hydraulika, prawda? Nasze wnętrze jest bardzo wrażliwe, jest bardzo delikatną materią, a w związku z tym oddawajmy się w ręce tylko takich osób, którym naprawdę możemy zaufać, które naprawdę czujemy jako odpowiednich dla siebie nauczycieli. Bardzo często tak jest, jak wspominałam w poprzednim materiale, że ta sama osoba dla jednych będzie fenomenalna, będą nią zachwyceni, dla innych będzie zupełnie do niczego. I to między innymi udowadnia, że rekomendacje nie posiadają żadnej wartości, żadnej. Zatem jak wybierać sobie nauczycieli, jak wybierać sobie szkolenia, jak wybierać sobie konsultantów czy uzdrowicieli? Chciałam podzielić się z Wami sprawdzoną metodą, która u mnie działa, jak widzicie, w 100%, bo ja wszystkimi konsultacjami i szkoleniami, na które się zapisuję, jestem po prostu zafascynowana, zachwycona i zawsze mam dobre wrażenia. Jak ja to robię? Otóż bardzo prosto. 20 lat temu zrobiłam sobie taki bardzo mocny proces polegający na tym, że poprosiłam o prowadzenie w rozwoju duchowym. Poprosiłam o to, żebym uczęszczała tylko w dobrych kursach, żebym kupowała tylko dobre książki, żebym trafiała tylko do tych ludzi, którzy mogą mnie czegoś wartościowego nauczyć. Działa to, słuchajcie, niesamowicie. Pamiętam właśnie, jak 20 lat temu, kiedy jeszcze nie wiedziałam tego, co wiem dzisiaj, bardzo chciałam pójść na taki kurs, który nazywał się Otwieranie trzeciego oka. Och, jak ja bardzo chciałam mieć otwarte to trzecie oko. I wyobraźcie sobie, nie mogłam na to szkolenie dotrzeć. Nagle zaczęło się wszystko walić, 1000 przeszkód. Nie poszłam. Tupałam ze złości nóżkami, że nie poszłam na otwieranie trzeciego oka. Ale poszła moja koleżanka. Po powrocie z tego kursu przyszła do mnie i mówi: Jezu, jakie ty masz szczęście, że ty tam nie poszłaś. Przecież to jest totalna bzdura. Ten człowiek, który to prowadził, na dzień dobry powiedział: słuchajcie, żadnego trzeciego oka tu nie otwieramy. To tylko było na wabia, to tylko była reklama, żebyście tutaj do mnie przyszli. Warsztat polegał na tym, że było trochę ćwiczeń oddechowych, jakichś medytacji, które ja już oczywiście dawno znam, nie były mi zupełnie potrzebne. Proszę, tak jestem prowadzona. I to możemy sobie zapewnić bez żadnego problemu, dlatego że rozwój duchowy jest tym, co dostajemy bez żadnej szczególnej łaski. O ile kwestie na przykład pieniędzy, bogactwa finansowego, czy kwestie miłości, szczęśliwych, spełnionych związków uczuciowych są w jakiejś tam mierze zależne na przykład od karmy, od jakichś tam wzorców, które gdzieś mamy w sobie poukładane, jakichś tam jeszcze innych czynników, z którymi przecież czasami bardzo długo się zmagamy, o tyle rozwój duchowy nie jest blokowany żadnymi wzorcami i żadnymi takimi utrudnieniami. Wystarczy poprosić. Z rozwojem duchowym jest tak, jak z pracą z aniołami. Wystarczy powiedzieć: proszę, proszę, chcę być prowadzona. Chcę być prowadzona do najlepszych nauczycieli. Wystarczy to powiedzieć głośno, wyraźnie, zdecydowanie i tak się dzieje. I oczywiście tutaj dodam, że ja w tej intencji zrobiłam też wielokrotnie reiki na poziomie drugiego stopnia poprzez reiki na sytuację.
Robiłam to rzeczywiście kilka razy, natomiast efekt, jak widzicie, jest po prostu rewelacyjny. Ja nie muszę się martwić o to, że ja trafię do kogoś, kto jest nieodpowiedni. Ja nie muszę się martwić, że ja pójdę na kurs, z którego nic nie wyniosę, gdzie stracę tylko pieniądze albo zostanę w jakikolwiek sposób zraniona. To się po prostu w moim życiu nie dzieje. I nie chodzi o ostatnie 2 lata, chodzi o tak naprawdę o całe te 20 lat, odkąd zrobiłam sobie reiki na sytuację właśnie w tej intencji. A zatem można poprosić jednego z Waszych aniołów stróżów, czy archanioła Michała, czy jakiegokolwiek innego mistrza, do którego macie zaufanie, właśnie o prowadzenie na ścieżce duchowego rozwoju. I to będzie na pewno fenomenalnie działało. Do tego oczywiście jako obowiązkową informację dodam coś, co wszyscy na pewno dobrze wiecie, że tutaj pomaga wysokie poczucie własnej wartości. Bardzo pomaga. Dlatego, że te wszystkie przykłady, które Wam podawałam i cały ten temat obraca się wokół poczucia własnej wartości. Kiedy mamy wysoką samoocenę, to nie mamy problemu z tym, że na jakimś szkoleniu ktoś nas oszukuje, ktoś nas wprowadza w błąd, ktoś projektuje na nas swoje rzeczy, albo ktoś nas obraża czy rani. To się po prostu nie dzieje, a zatem wysoka samoocena, jak zawsze, jest kluczem do spełnienia i kluczem do tego, żebyśmy byli zadowoleni. W związku z tym, jeśli chcecie korzystać w pełni z różnych szkoleń, z różnych konsultacji, jeśli chcecie być zadowoleni z nauczycieli, konsultantów, do których się wybieracie, to popracujcie nad poczuciem własnej wartości. Stwórzcie w sobie taki wzorzec, który bardzo mocno będzie promieniował na zewnątrz tym, że zasługujecie na miłość, zasługujecie na szacunek, zasługujecie na dobre traktowanie, zasługujecie także na uczciwość ze strony tych, którzy prowadzą czy to szkolenie, czy jakąś tam konsultację, czy cokolwiek innego. To też gwarantuje, że nikt nigdy w jakiejś rozmowie przez telefon nie naubliża Wam, nie rzuci słuchawki. To wszystko ma znaczenie. Czyli po pierwsze, warto sobie stworzyć taki program, poprosić o prowadzenie w duchowym rozwoju, a po drugie, warto, naprawdę ze wszech miar warto podnosić swoje poczucie własnej wartości. Polecam, to działa.